aż się chce tego słuchać i nie rozpoczynać przygody. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zwie się przez świat, w którym to jesteśmy już w Vaylen. Moi drodzy, przypominam wam prośbę do wytrwałych i wiernych widzów. Jak uda nam się zrobić jakieś zadanie, dajcie znaka, moi drodzy, dajcie znaka w komencie, co to za zadanie. Ja sobie będę je spisywał i odznaczał, których to zadań jeszcze nie mamy, tak żeby nie przegapić nic, kompletnie nic. Nic to, moi drodzy, pędzimy do Kasztelu Wrońca. Mam nadzieję, że po tamtej przygodzie po przygodzie w karczmie nie będziemy cierpieć. Ale czekajcie, zanim to należy nam się medytacja na kuniu. Ach, na kuniu nie można. No dobra, zejdziemy z naszej taksóweczki, bo musimy odpalić meditation, wrócić do naszego ekwipunku. Odpalić, moi drodzy, to będzie tak. Ekima. Siła ataku aż do osiągnięcia, to też może być dobre. Ale weźmy to. Regeneration. No cały czas tego żołądka króliszka bym chciał, żeby przerobić jeszcze. O, tu mam jakiegoś puszczyka. Ale już mam tutaj puszczyka dużo lepszego. Dostałem takiego. Ale chcę jednej fiolki nie mamy zrobionej. Jednego oleju w zasadzie. Ulepszonego oleju przeciw zwierzętom, bo topce nie atakują Wiedźmina, fajnie. A co było trzecie? Regeneracja, nie. To też nie. Szkoda, że nie można ich sobie pokładać, żeby były zapamiętane. No, patrzcie i... Uwaga, nie... To też nie... Moc znak też nie... No, gdzie jest ten eliksir? Jest. Otwar z baby wodnej. Okej, okay. I teraz powinniśmy mieć z powrotem ponad 5k damage'u, jest, spoko. Siadamy na potencję. Tempo, tempo! I tempo, potencja, tempo! Że, moi drodzy, jak uda nam się coś zrobić, piszcie w komentarzach nazwy questów. Będziemy je sobie odznaczać na magicznej liście mojej Vextellu. I zrobimy wszystko to w poprzednie zadanie. Chyba na mnie szukałem czegoś takiego, ale nigdzie czegoś takiego nie znalazłem. 61 level. Woo, baby. Quen. Dzida. O, Quena mi zdjął nawet. Dobra. Tyle by było z przygód. Bandy leśnej. Bandy leśnika. Tu jeszcze jakieś trupy. Okej. Okay. Mam jakąś skrzyneczkę, schemat. Orszan. Coś jeszcze tu świeci. Potencja. Noc jest i ty mi jeszcze zasłaniasz. Dobra, może tam w chacie coś znajdziemy ciekawego. Butelkę wody i pewnie złamane grabie. Nie, węgiel! Węgiel we wiosce jest! Węgiel! Idź ta, chłopy, świerki! Wycinać, bo węgiel jest we wiosce! Podpalimy, może coś jeszcze wypatrzę, ale nie widzę. Pewnie większość z was kojarzy z jakiego to filmu, a jeżeli nie, no to co? Wujek G, czyli wujek Google. Jazda! Dobra, mamy jakieś obowisko, zowisko załatwione. Załatwmy przy okazji jeszcze to. Schowaj mieczyk, bo
się od barona zdenerwują. Dzielne wojaki. Dobra, tu jakaś kapliczka. Gdzie jest to zadanie na zepsute kapliczki? Zwolnij, płotki. Tempo, tempo! Nie wiem, o co chodzi. Było takie zadanie na przewrócone trzy kapliczki. Gniazdo potworów. Ghoul z czaszką. Baby, wytrzymały. Nawet 4 hity wytrzymał. 5 hitów. Za 7 koła dostaje. Krytyk za 11. Krytyk za 12. Jej, czuję się tutaj jak ninja. I to z marnego ciosu. To nie był silny cios. Okej. Mamy załatwiony następny temato. Gniazdo guli trzeba je zniszczyć. Trzeba, Geralt. Ty czasem coś mądrze powiesz. Sypniemy tam petardkie i... Hola, hola, mi stąd. Gule. Krew, kieł. Najgorsze jest to, że żadnego nie dało. I jeszcze schemat, jakiś pancerz. Najgorsze jest to, że nie dało w ogóle... mutagenów nie daje. I mnie to trochę niepokoić zaczyna, bo potrzebuję bardzo dużo mutagenów. Dobra, to jest do podpalenia. Tu jakieś prochy. To też do podpalenia. Dobra, i jakieś jaskółcze ziele. No i dobra, moi drodzy, to pędzimy do kasztelu we Wruńcach. Tak jest. Przy okazji sobie 2 punkciki załatwiliśmy. Jedziesz, potencja. Nic, to może znajdę tą babę, co się zestresowała, bo jej zabrali i zepsuli ten. Było takie zadanie na 3 posążki. Gdzie są te strażniki stąd? O co tu chodzi? Odpocznij, maleńka, bo ja tu se z buta polecę. 2 takich cieciów było. To ten, co wyrżnął ludzi barona. Czyli oni mnie tu za bardzo nie lubią. Kupca nie ma. Może dlatego kupca nie ma, że jest noc. Nie? To też tak może być, czyli... Ej, no i teraz muszę się tutaj... Widzę, że dobrą sobie tu już renomę zrobiłem. Będę musiał się tutaj do barona... Gdzie ty się zasłaniasz tarczą? Ale dobrze, z jednej strony. I tych 2, co stało na zewnątrz, to chyba oni zostali tam we wsi zabici. Jak mnie tu lubią. Chyba trzeba było im tam powiedzieć, że jestem wiedźmakiem. Stać! Baron u siebie? Nic wam do tego. Mam do niego sprawę, otwórzcie bramę. Mowy nie ma. Słyszeliśmy, co się działo w karczmie na rozstajach. Dla kogoś takiego nie ma tu wstępu. Ten... Trzeba znaleźć inny sposób. Patrzcie, naprawdę mnie nie lubią. Żeby mi pomóc. Halo. Ale to mi się podoba, bo w poprzednim podejściu do gry chyba powiedziałem, że jestem wiedźminem. Jedyna osoba, która przede mną nie ucieka, to zgrzybiały staruszek. Śmierć samouczeń. Witajcie. Wszyscy uciekają na mój widok, a ty nie. Ja już jestem za stary, żeby uciekać. Poza tym, no co mi możecie zrobić? Zabić? Proszę bardzo, i tak już długo nie pożyję. Skórę wygarbować? I tak garbować nie ma czego. Od dawna tu mieszkasz? Dobrze. Od urodzenia. Będzie prawie 70 wiosen. Pewnie świetnie znasz okolice. Nie zgorzej.
Muszę wejść do kasztelu. Można jakoś inaczej niż przez bramę? Można, ale niewiele o tym wie. Gdybyście, dajmy na to, ja wiem, wsparli jakimś datkiem, mógłbym wam wskazać. Ej, a gdzie jest mój skill na przekonywanie? Damy mu 15. Nie chce mi się pertraktować ze strażnikami. Kilka lat temu, jak jeszcze na Wrońcach rządził dziedzic, zaginął chłopak od kowala. Cała wieś go szukała, ale bez skutku. W końcu znaleźli dzieciaka w rzece, utopił się. To bardzo smutne, ale jak ma mi pomóc? Parę dni później baba, co służyła u dziedzica, znalazła czapkę chłopaka obok przy kasztelowej studni. Czyli albo po prostu ją tam zgubił, albo wpadł do studni. Tak jest. Tam, gdzie znaleźli dzieciaka, postawili kapliczkę. Na północny zachód stąd. Gdzieś nieopodal pewnie jest wejście. Gdzie to jest dokładnie? Idź drogą, co przez wioskę biegnie. Aż dojdziesz do mostu. Za mostem skręć w prawo i idź prosto. Aż dojdziesz do skrzyżowania. Znów skręć w prawo i idź tą drogą aż do wzniesienia. Na nim stoi kapliczka. Za mostem w prawo i potem znowu w prawo. Znajdę, dzięki. Dobre. Powiem wam, że... podoba mi się to. Skąd to boki prowadzą? Bo poprzednio... Tak jak mówię, chyba powiedziałem, że jestem wiedźmakiem i się z nimi nie tłukłem. I tu przy wejściu dwóch stało strażników i wpuścili mnie elegancko. Ciekawe, czy jakoś się uda pogodzić. Gdzie jest ta studnia? Elo. Elo. Ale widzicie, dzięki temu przechodzę sobie drugi raz grę całkiem inaczej. No miało być tak pięknie. Wpadnę sobie do kasztelu. Pogram i będzie ciekawie. Musi być gdzieś blisko. Znajdź jaskinię prowadzącą. Ej. Żeby nie było tu takiego słońca. Prosto w okno. To może byłoby łatwiej. Szukać jakiś jaskin. Tu? Halo? Gdzie jest ta jaskin? Halo? I odgłos. No halo. Może tu gdzieś po drugiej stronie. Jest wejście. Chyba będę musiał zanurkować. Okej. Okay. Dobra. Ale fajnie. No, moi drodzy, ale czy się lubimy, czy się nie lubimy, gdzie jest kot? Okej. Okay. Więc tu pod wodą nie ma żadnej skrzynki, nie wiem. No, idziemy dalej. Wyłaź. To za jakiś łumok z tego Geralt. No i co tu? Skaczemy dalej. Ej, ale fajne, powiem wam. Podoba mi się to. Baba wodna. Też kozacka jak.
Dobra. Pieci. Opsa. Szczerze mówiąc, jest tak ciemno, że nie wiem, czy stąd przyszedłem, czy nie, ale chyba nie. Tym bardziej, że tu są jakieś skarby. Warto czasem zbierać prawie wszystko. Potem wiecie, czy byliście gdzieś, czy nie. Dobra, i to niby tutaj. Muszę być blisko. Aby to jaja, jak ja za każdym razem będę musiał ten chodzić tędy do kasztelu. To będę dopiero jaja. No, w zimie to były bale. Byłem parę razy z moją Aneczką i tańczyliśmy, wirowaliśmy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dość. Nie obchodzi mnie, jak to zrobisz, ale dostawy mają być co tydzień. Nie zostaniecie na herbacie? Nie, zresztą i tak masz gościa. Oho, obrońca uciśnionych. Witaj. Wieści szybko się rozchodzą. A jakże? Gdy się dowiedziałem, że wyrżnąłeś moich ludzi, chciałem cię powiesić, albo przynajmniej wybatorzyć. Ale potem pomyślałem, że mocny z siebie chojrak, skoro dałeś im radę. Ktoś taki może mi się przydać. Przydać? Do czego? O proszę, dobra postawa. Widzę, że możemy się dogadać. Tędy zapraszam. Byłem trochę niemiły. Pamiętaj, że nie zdecydowałem jeszcze, co z tobą zrobię. Decyzję podejmę po rozmowie. O, groźny. Nie, teraz trochę milsi będziemy, bo jak go trochę podenerwowaliśmy. Gdzieś miałem jeszcze gorzałkę. O, jest. Napijesz się? Dzięki, nie po to tu przyszedłem. A jak chcesz. Ja tam nie lubię siedzieć o suchym pysku. Przed wojną była tutaj gorzelnia najlepsza w Velen, ale spalili ją do fundamentów. Skurwysyny. Ale do rzeczy. Jestem Filip Stenger. Powsiak nazywają mnie Krwawym Baronem. Geralt z Rivii. Powsiak nazywają mnie Rzeźnik z Blaviken. Wiem, jesteś. Szczerze mówiąc, tylko dlatego rozmawiamy. Jak ci się podoba w Velen? Nie podoba mi się. Wszędzie bagna, torfowiska, podmokłe lasy. No właśnie. Gdy ktoś się zgubi, ciężko go znaleźć. Do czego zmierzasz? Wielu ludzi straciło tu swoich bliskich. Jedni żony, inni córki. Powiesz wreszcie, o co ci chodzi? O Ciri. Przecież z jej powodu tu jesteś, prawda? A więc była tutaj. Trafiła do mnie jakiś czas temu. Była wycieńczona, ranna, a śmierdziała jak zabiedzony kundel. Powiedzieli mi później, że przyszła od strony Bajen. Czyżby pierwszy raz wcielamy się w Cirille? Doszła do wioski, napadły na nią jakieś leśne monstra. Tak jest. Mało brakowało. Muszę się stąd wydostać. Ło, te wilki są straszne.
No to Cirilla, co ty tak mało bijesz? Coś ty ta wiedźminka jakaś taka spuszczy. Możesz zejść! Cześć, mała. Zgubiłaś się? Ciemno tu. Tak trochę. Ty też? Ja się nigdy nie gubię. Akurat. To co robisz sama w środku lasu? Grzyby zbieram. Grzyby. Co ci... I jagody. To? Nic takiego. Skąd właściwie się tu wzięłaś? Przyszłam statkiem. Kazał mi iść słodką ścieżką i się najeść i powiedział, że poczeka. No i szłam, ale leciał motylek i za nim pobiegłam, no i się zgubiłam. Kiedy wyszliście z tatą z domu? Rano. I słońce świeciło ci w twarz czy w plecy? W plecy. Czyli musimy iść na wschód. To chodźmy, odprowadzę cię. I wytłumaczę twoim rodzicom, żeby nie gubili dzieci w lesie. Nie możemy! Tu jest król wilków i jego sfora. Wilki nie mają królów. Te mają! Widziałaś go? Tak, to znaczy nie. To znaczy za drzew. Był ogromniasty i miał wielkie oczy i wielkie zęby. I cały był okropnie, okropecznie straszny. Widzisz, co mam na plecach? Tego boją się i wilki, i królowie. Chodź, podsadzę cię. No, Małgosia, biegnij. Schowaj się. Dobra, trzeba tu trochę wykazać się kombinacją. Cirilka ma dobrego skilla. Nie możemy tu na 10 wilków naraz napadać. Dobra, jeden za nami, drugi za nami. Trzeci, czwarty i teraz możemy sobie już tą resztę elegancko na lajciku dotknąć. Możesz wyjść. Ale jesteś dzielna. Nawet mój tatko tak nie umie. A mój umie o wiele więcej. Się wie. Małgosia, dalej. Zobacz, coś tam leży. Poczekaj tu, nie podchodź. Ale... Żadnych ale. Zostań tu, muszę coś sprawdzić. Białka nabiegłe krwią, ciągle wilgotne. Zmarł niedawno. Rozchylone usta, przekrwione wargi. O, język przegryziony. Musiało go bardzo boleć, nim umarł. Zmieszczona klatka. Żebra przebiły płuco. Coś nim podrzuciło i cisnęło o drzewo. Coś urwało mu nogę. Nie, raczej odgryzło. Fuj, ale okropne. Stój tam i nie podglądaj. A to co? Wyssany szpik. Ciekawe. Zobaczmy. O, coś wyżarło mu wątrobę. Ble, czemu mu grzebiesz w brzuchu? Zobacz lepiej, czy masz zawiązane sznurowadła. Skarbów szukam.
Wygląda na to, że mała nie zmyśliła tego króla wilków. To wilkołak. Co mu się stało? Miał wypadek. Akurat. Król wilków go dopadł. Kiedy dzieci stały się takie przemądrzałe? A co zrobimy, jak nas dopadnie? Dobre pytanie. Nie mam srebra, ale mogę zrobić olej. Olej? Taki z rzepaku? Nie, taki bardzo specjalny. Ze słonecznika, głupku. Z psiego smalcu, tojadu, blakotu i wilczej wątroby. Po nim króla wilków będzie bardzo, bardzo bolało. Oja, ale jesteś mądra. Skąd znasz takie rzeczy? Tatko cię nauczył? Nie tatko. Wujek. Wujek Wesemir. Wujek Wesemir. Dobra, tam mamy jakieś mięsa. Jeszcze to jadł liście bełkotu. Halo. To jadł mamy. Jemioła to nie to. Słyszę. Ojojoj, znowu. Dobra, musimy tu trochę uspokoić ekipę. Bo tu ich trochę jest. I jeszcze jeden malutki robaczek. No odwracaj się, Cirillo. Dobra. Już ich nie ma, możesz wyjść. Ale... Najlepiej nie wychodź. Wilków będzie zły. Gówno będzie zły, zaraz z nim pogadamy. Dobra, co my jeszcze potrzebujemy, moi drodzy? Jeden tojat i jeden bełkot. Dobra, tu będzie bełkot, nie, jemioła. Nic nie ma. Czy nie można wejść na skałę? Dobra, jeszcze jeden tojat, pewnie będzie tutaj. Czasem wysyłają, czasem same idą. A wracają? No co? Dobra. Przecież tam mają co je. No dobra. Mam już wszystko. Teraz trzeba znaleźć jakieś miejsce, gdzie rozpalę ogień i spokojnie zrobię olej. Ej, co robisz? Smarowidło na miecz. No. Zobaczymy, czy receptury wujka Wesemira nadal działają. Małgosia, gdzie zgubiłaś Jasia? No idź. Którędy? No. Tędy! Przez jaskinię! No to prowadź! Prowadź, stara Małgosiu. Trochę tu ciemno. Boisz się? A ty? Nie. Już tak. Co? Król wilków, teraz mi wierzysz? Wierzę. Schowaj się. Oj, Cirillka nie ma leczenia chyba. Ale Cirillka ma fajne ucieczki. I ma olej od wujka Wesemira. Dobra, do końca już jedziemy z nim.
mu dała popalić. Nigdy czegoś takiego nie widział. Mała, chodź, możesz wyjść. Miałeś szczęście, że tędy przechodziłyśmy. W lesie natknęłyśmy się na kogoś, kto miał go znacznie mniej. To Jaren. Wracaliśmy spod gajów, kiedy to bydle nas dopadło. Mnie udało się uciec, ale Jaren... Bez szczegółów. Nie przymałaj. Masz w domu jakieś bandaże, coś do odkażenia? Trochę mnie poharapa. Ja to nie, ale mój pan to potężny człowiek, na pewno ci pomoże. Może nawet jaką nagrodę da za ubicie wilkołaka. No dobra, prowadź do swojego pana. No i kogoś się tu przyprowadzili, przecież to nie jest moja córka. A ta druga? Żadna, kurwa! Chyba potrafię rozpoznać własną córkę. Ale... ta starsza może i nie wasza, ale całkiem podobna. Nie? To jak? Panie, nagroda będzie? Ja ci, kurwa, dam nagrodę. Wypierdalaj mi stąd, zanim przemposztuję! Krótko i na temat. No, jak tam, dobry gulasz? Bardzo. Dziękujemy, nie jadłam nic od... Widzę. No, cieszę się, że smakuje. Jak się posilicie, macie przygotowaną kąpiel, no. I chyba się prześpicie, co? Małgosia na zapiecku, a dla ciebie każę przygotować pokój gościnny naprzeciw kuchni. Dziękuję, ja... Jedź spokojnie. Pogadamy, jak odpoczniecie. Przykazałem ludziom, żeby mieli nad nią pieczę i zostawiłem ją, żeby odpoczęła. No i? No to już temat na całkiem inną rozmowę. Rozumiem, że chcesz przehandlować te informacje. Bystry jesteś. Jak woda w klozecie. Czuję ci z powodu twojej zguby, ale tak się składa, że moja córka i żona zaginęły. Posłuchaj. Proponuję układ. Znajdź moich bliskich, a powiem ci wszystko, co wiem o dziewczynie, której szukasz. Dobra, nie będę go podpuszczał tym, jeśli nie. Ale potem opowiesz mi wszystko, co wiesz. Bo jeszcze się wkurzy, dziadek. Kiedy ostatni raz je widziałeś? A będę musiał znowu przez studnię chodzić 5 razy. Jakby je Amba wzięła. Amba Fatima. No, normalnie. Obudziłem się rano, a ich nie było. Próbowałeś ich szukać? Od razu rozesłałem ludzi. Ale oni się do tego nie nadają. Ostatni worek ziarna to by chłopu spod ziemi wydarli, ale człowieka w życiu nie znajdą. Poza tym Welen to bagna i podmokłe lasy. Mnóstwo niedostępnych kryjówek. Jeśli ktoś chce kogoś ukryć, to tylko tutaj. Może ktoś się porwał. Masz wrogów? Tam tacy wrogowie. Nic nie warte, chujki i wkurwieni chłopi. Żaden nie ośmieliłby się podnieść ręki na moją rodzinę. A ci starzy, którzy może i by się ośmielili, dawno gryzą piach. Przed ich zniknięciem działo się coś niezwykłego? Zachowywały się jakoś inaczej? Coś niezwykłego? Nie. Chłopi raz przyszli ze skargą, że potwór zagryzł babę przy studni, a wcześniej jeszcze jakąś dziewuszkę, ale to zwyczajna rzecz w Welen. A moje kobiety? Anna po Saremu cicha jak myszka, a Tamara zajęta swoimi sprawami. Nic niezwykłego. Dwóm kobietom musiało być ciężko żyć w takim miejscu. Co to znaczy w takim miejscu? Miały tu wszystko, czego zapragnęły.
Przepiórki na obiad? Proszę bardzo. Niebieskie wstążki tu są wedle życzenia. Chodziło mi o towarzystwo twoich ludzi. Nie naprzykrzali im się? To banda skurwysynów, ale znają swoje miejsce. Wiedzą, że gdyby któryś choć raz krzywo spojrzał na Annę albo moją córeczkę, zajebałbym jak psa! To ciągle za mało. Mogę obejrzeć ci pokoje? Po co? Może znajdę tam jakieś ślady. Nikt obcy nie będzie grzebał w ich rzeczach. Chcesz, żebym je znalazł, czy nie? Chcę. To pozwól mi pracować. Niech będzie, ale pójdę z tobą. I tak muszę otworzyć drzwi. Moi kochani, w kolejnym odcineczku będziemy podążać dalej za Baronem, a tym razem dzięki wam serdeczne i do zobaczyska.